Cześć, siemanko. 18 godzina. Odpaliłem Wolta. Na forum czytam, że jest delikatna pyta. Z zamówieniami. Więc za bogato dzisiaj może nie być. No ale nic, zobaczymy. Pokręcimy się trochę po mieście, może coś się ciekawego wydarzy. No i już się darzy. No wczoraj wyszedłem po godzinie 19. Nie, przed 19, bo. No i skończyło się tak, że wróciłem o 22 do domu i zarobiłem 31 zł. Dyszka na godzinę. Uber się pierwszy odezwał, nie wierzę. Skąd niby? Z Wietnamu. Znaczy Wietnamu. DB Uber? DB, DB. Super, dzięki piękne. Do widzenia. Chłopaki mówią, że nie ma zamówień. A Wolt zadzwonił zaraz po Uberze. Gdyby tak minutę wcześniej, to chętnie bym Wolcika wziął. Gdzie ja z tym jadę w ogóle? Rękawka Wielicka. Łocie, panie, Nowosądecka. Na Łużycką. To chyba dobrze płatny kursik będzie. Kawałek jest do przejechania. To może i ten Uberek się bardziej opłaci. Ponoć dobrze płacili do południa. Chłopaki mówią, że w 4 godzinki po 150 zł zarobili. Może nam też się poszczęści. Znowu Volt. Ciekawe za ile. Z Wielickiej na Wielicką za 18 zł. Zrobię to. Może być przypał, ale zrobię to. Jak nie będziesz brał, to nie zarobisz, nie? Tylko, że jak ta kola się z tego maka wyleje i zaleje tego Wietnama, no to będzie lipa. Ale co tam, raz się żyje. Przeleciałem z rączką po tym żywopłocie. Myślałem, że te roślinki trochę takie miększe są. Muszę dojechać do maka i z tym makiem się wrócić. I dopiero potem pojechać z Wietnamem.
No nic, trochę teraz przyspieszymy, to klient z Wietnamu nie odczuje tego aż tak. No i też pytanie, czy duża kolejka będzie na Wielickiej. Ale przy takim manewrze przytyczki powinno paść. Halo, 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 Mukambe. Tak, tak, za kierownicą był mocny gaz. Kurde, no i wbił mi się w kolejkę. Dzień dobry, ja mam 347. 47? Mhm. Nie ma napojów. 3 razy duże frytki tylko, nie ketchup. Spoko. 347? Moje, no. Dzięki. Bardzo. A jakie kolejne? Super, dziękuję pani bardzo. Elegancko. Jaki my tu mamy numerek? 57D. Trochę nie podoba. Ktoś busem otwartym. A ja mam rower średnio zabezpieczony na taką ewentualność. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Patrz, jeszcze ci winda spierdol. Jak pech to pech. Nie, chłopaki stoją busem jeszcze. Okna pootwierane, rower się nie drze to. Chyba jest git. Dobra, lecimy z tym Wietnamem. Bramy otwarte. Gitarka. Kurde, zielona jest. A jaka nie spier... Ej, może nie.
Kiedyś beknę za te numery. Ale może będę już bogaty. Dorobię się na delivery. Będę miał na mandaty. O, to ten, co z Maka wyjechał. Co wszedł za mną, a powinien przede mną. Patrz i ucz się mody, jak się dostarczą. W komentarzach czytam, że filmy są ewidentnie za krótkie. To nie pozostaje nic innego, jak więcej pierdol, żeby one były dłuższe. A jak będę pierdol, to będą komentarze, że pierdolę rzeczy. Trzeba to jakoś wypośrodkować. Czerwony. Nie, ja nie jadę, proszę bardzo. Aha, policja? Nie. Myślałem, że po tajniacku mnie biorą. Tu koleżka panią wysadza. Kurde, znowu światło. Bloki po prawej, miałem tu kiedyś dostawę. Też w zimie. Spotkanie przy drzwiach. No dobra. Tu? Tu. Pamiętam, to był ukryty przycisk. Nie mogłem znaleźć, żeby wyjść stąd, a on jest tam pod domofonem. Dlatego zapamiętałem to miejsce, że tu byłem. Nie trzeba żadnego pinu? Nie trzeba. Bym się nie wracał znowu. To nie jest to w ogóle chyba. Może wjechał na pewniaka. Jaki to jest numer? Nie, tam jest 71B. Zacytowałem sobie już z Wolta następne, z Gołaśki na Jerozolimską, ale to jest 71C, czy nie to, kurczę mać. Cholera wie. Po drugiej stronie ulicy. No to pięknie. No patrz. Udało się. Co tu jest C? A, tutaj. Halo?
A przepraszam, bo ja miałem po 27 zadzwonić, to nie do pani. Pomyłka, przepraszam. Co za czub. Kurde, wiocha na całe YouTube. Wstyd, panie Darek. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Dobra, lecimy na tą gołaśkę, bo żebym sobie z Wolta zaakceptował. Spokojnie, panie starszy. Ja nie jadę czołgiem. W prawo. Prawo do góry. A, zielona nawet. Jakaś sznyclowe. Ostatnio wjechałem na innej ulicy, bo jest taki też punkt. Nie, tutaj. Tutaj wbijam i tak. Sznycelowe to tutaj? Sznyclowe, proszę pana, sznyclowe. No. Ostatnio tu też właśnie byłem na czas, to czekałem dobre 5 minut, więc jak dzisiaj się spóźnię 5 minut, to się nic nie stanie chyba. Jerozolimska, to nie jest tam koło Lidla? Na dole chyba tak. To fajnie, wrócimy pod Maczka na Wielicką, to może tam wpadnie następne. Jaki ziomuś już tu jest. Dzień dobry. 384? 5 minut. Dobra, okej, no. No, to można powiedzieć, że jestem czysty. 5 minut spóźniony, a i tak jestem 5 minut za wcześnie. Zobaczymy, gdzie chłopaki są na mapce. Nikogo nie ma w okolicy. Tubiś w domu siedzi, a reszta wokół rynku. Ja dostałem 22 zł za tego Uberka, 18 za Volta, 22 oczywiście brutto. No to i tak 36 zł chyba za ten kurs łączony, ryzykowny. Teraz za to chapniemy też chyba 18, i to będzie 6,9 w godzinę 15. Bajko. Fajnie jakby kolejne wpadło, na przykład Uberka, jakby na tą Jerozolimską dojeżdżał. Taka ciągłość zrobiłaby dobrą godzinówkę. 10 minutes later. Super, potwierdziłem, dziękuję. W międzyczasie wpadło z Uberka jakieś 200 metrów stąd, ale cholera wie, w którą stronę, to nie ma co już tak ryzykować.
Odczytałem właśnie maila, że Uber wchodzi w alkohol. To w sumie spoko. Zwiększy się ilość zamówień. No, jestem na miejscu, zapomniałem sobie kamerę włączyć. Żebym się nagadał i nagadał. No ale jest lipa, bo nikt nie otwiera. Dzwonimy. Halo, dzień dobry, ja z dostawą przyjechałem. Pani co, ja dzwonię domofonem i tak jakby nie mogę się dodzwonić. O, dobra, super, dzięki, już do pani idę. Klatka czwarta. Klatka pierwsza. A gdzie jest klatka trzecia? Ja nie po czym tu chodziłem. Zajebiście. Tutaj. Dobra. Proszę bardzo, do widzenia. No, potem wychodzą krótkie filmy. Jak ja połowę drogi przejadę z wyłączoną kamerą, bo albo się przegrzeje, albo... Nie wierzę. Dobra, jadę tam, liczę na maka. O kurde, jakie ładne. Jadę w stronę Maka. No, wracając do tematu krótkich nagrań. No, to albo ta kamera się przegrzeje, albo problemy z kartą. Albo zmienię baterię i zapomnę włączyć kamerę. No i jeżdżę potem pół trasy z wyłączoną. No i co ja mam wrzucić? Wychodzą krótkie. Jedziemy Dexterowi CTM-a rąbnąć. Może na balkonie stoi. Dał się garnąć. Zajebista sprawa. Szkoda, że ja bidny jak mysz kościelna, bo bym już sobie takiego zmontował. Ale kto wie, może za rok. No daj coś z maczka, daj no. Da, jak odjadę pod cmentarz pod Rusy. To da. Sobota to do Lidla. Po promocję tam i parking też. Bam, bam, bam. Nie ma nikogo w okolicy? Nie ma dalej.
Nie strasz, że mnie kobito, przecież kurwa prawie z rowerka spadł, ty kurwa poważna jesteś? Człowieku. Dobra, uderzamy w inny rejon. Jadę na Kazika. Może jakaś galeria. Jeszcze tak z godzinkę by pojeździł. Helikopter. Tam, schowa się za... Trochę się ściemnia, pasowałoby mi przestawić ustawienia kamery. Staniemy na moment. Zuberek. Co my tu mamy? Pizza Hut. No to sobie poczekamy. Czy kurde, nie ma przejazdu. Dzień dobry. 479 Uber. Dobra. Potrzebny będzie PIN. Recepcja City Express Hostel na Łazarza. Wiem, gdzie to jest. Jedna z moich starych miniaturek jest właśnie spod tego hostelu. Hostel na Łazarza, turyści na piweczki będą, mam nadzieję. Przy takich zamówieniach do turystów nie oszczędzamy na baterii. Ciekaw jestem, czy ja w ogóle dobrze ustawiłem tę kamerę. Nie no, widać chyba.
jest hostel. Ale jak na recepcji? Ja PIN potrzebuję, człowieku. Jaka recepcja? Dzień dobry. Ja mam dostawę PIN. Czy to do pani, czy do jakiejś? Tak, dla mnie. Okej. Okay. A mogę prosić ten PIN, bo mi... 4741. 4741. Działo. To i to wszystko. Dziękuję pięknie. I co, Wolcik dawał, jakbym czekał w pizzy. Teraz niech coś do... Lampka mi się kończy, dam najmniejszy tryb. Nie wiem, ja co pojeździł jeszcze. 10 minut i okularki też sobie będę mógł schować do kieszeni. Nic, no w rynek się już nie pcham, bo trochę się późno robi. Wrócę pod tego Kazimierza. Jest! Z Wolcika. McDonald's Kazimierza. Bajeczka. Co będę jeździł dookoła? Aha, zaraz mnie zjebie. Wjazd, wyjazd, pewnie. Zaraz się okaże, że policja stoi na pierwszym piętrze, brzmiało. Już tak kiedyś było. Dzień dobry. 677. Dobra. Dobry. 677. 677. 12 minut na dostawę. A dokąd? Na Klimeckiego 8 ma. Kubuś, jadę. W sumie też pod domem będę, może by. Może by już się zwinął do domu. Chyba tak zrobimy. Dostarczę to i wystarczy na dziś. Jutro trzeba do roboty. Jutro trzeba do roboty znowu o 5 wstać. Myślałem, że mi rower rąbie. Zaparkowałem po prawej. No nic, zobaczymy. Może jak coś wpadnie ciekawego jeszcze, to machniemy to. W ogóle od 9 września zaczynam urlop. Mam tylko nadzieję, że do tego czasu przyjdzie mi ta druga bateria i będziemy jeździć. Po 2 razy dziennie. Ty, KFC mi wpadło. Nie wiem dokąd. Ale wracam, wezmę to w Uberze. Pojadę najpierw na Klimeckiego, bo jest bliska dostawa, a potem z tym KFC. Chyba, że to będzie gdzieś bliżej, no zobaczymy. Uber nie pokazuje, dokąd będę jechał przed odebraniem. Ale wiem, że pierwszą mam blisko, to można wziąć drugie. Tylko mam nadzieję, że szybko się uwiną z tym zamówieniem w KFC, bo tam lubią się za przeproszeniem długo robią to zamówienie. Cześć, youtuber. O, cześć. Siema. No, mam maka na sobie, już bym wyjechał prawie na zewnątrz. No ja właśnie mam dystankę. No i teraz mi wpadł z Ubera to, chcę się wezmę od razu. Nie trzeba. O, już się pyta w karo, już w galerii obaj. No. A połowa to w ogóle ma włączone w domu siedzi, widziałem.
jakoś tego daje, bo ja czasu nie mam. Ja mam, przy panią, 384. To w tym się podaje te ulice? Czy nazwisko? To się u nas po prostu na razie jest ulica, no bo u nas nie mamy takich numerów. Aha. Zresztą mogę ci pokazać. Są takie numery, ale my zawsze po prostu podajemy ulicę i już. Już jadę na Aleję Pokoju. Powodzą kanarka. Elegancja Francja. Kilometr. Na Grzegórzecką. Do Grzegórzecką machniemy pierwszą. Zbanują mnie na obłapkach za te machloje. O, nic nie widzę w tych okularach. Na Grzegórzecką. Może ja tędy pojadę. Co, on już wrócił z tej Alei Pokoju? Czy bajerka? Pani z niemieckiego odmaszka się może delikatnie zdziwić, że troszeczkę jadę w innym kierunku. Gdzie to jest? Tu po prawej? Mieszkalne? Ja myślałem, to jakieś szkoła czy coś. Tak, proszę. Dzień dobry, ja z dostawą przyjechałem pod... Wie pan co, ja pana mogę wpuścić, ale generalnie zasada jest taka, że powinien pan zadzwonić do tej osoby, która powinna wyznaczyć jedzenie i żeby ona tutaj przyszła. Aha, prawda? dobra. To może ja... Pan sobie zadzwoni, a na nich tam przyjdzie ta osoba. To ja zadzwonię. Dobra, dziękuję, przepraszam. Rozmowa zakończona. Dziękuję. Bye. Bye, bye. Tak zrobimy, to będzie ostatnie zamówienie. Fajnie, że ten KFC jeszcze wpadł. Dostałem 11 zł. Także tyle mi wystarczy na dzisiaj. Nawet nie wiem, ile tu się... Nie wiem, ile tego wyjdzie. Zsumuję to przy montażu, bo to... Trzeba odliczyć z tego Ubera. Także podsumowanie będzie w montażu. No i to mi się podoba, taki Uber, Volt. Ani człowiek się nie umęczył tak jak na Glovo. Z tymi kurde piwami, z tymi ziemniokami z Biedronki, z Auszana. Wody mineralne. Jakieś jeżdżenie po Górkach Narodowych, po Zakopiance. Elegancko koło komina, koło domu. Pieniążek prawie taki sam. Godziny wieczorne, także w ciągu dnia też coś sobie jeszcze w domu podziałałem. Spoko, podobało mi się dzisiaj. Żeby tylko ta kola dojechała w całości, bo nie chciałbym na sam koniec czegoś rozdać. Nie wiem, czy już mówiłem i też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że filmy były z Volta, a nie z Ubera. A nie z Glovo, te wyświetlenia tak no, nie przekroczyły 1000, a te z Glovo przekraczały. Także jak możesz, to zostaw tam jakiegoś tego lajka, komentarza, żeby może podboostować to trochę. Zmotywuje to bardziej do nagrywania tych filmów. Ostatnio, jak widzieliście, była przerwa trochę. A też spowodowane robotą, nie?
w mojej pracy głównej. Także też zacznie się jesień, to trochę nadrobimy to wszystko. Tutaj nie wiem, czy troszeczkę się nie wylało. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Ale tu ładnie jest. Jak tam wjechać? Wow. Jak się dorobię na dostarczaniu kanapeczek, tak będzie mój ogród wyglądał. No. Po kamykach nie będę jeździł. Dronem bym to obleciał, tylko szkoda, że główna droga jest tak blisko. Volta jest 57, z Ubera 45 brutto, no to co, na czysto będzie z 9 dyszek za dzisiaj. No nic, no miejmy nadzieję, że ten filmik wyjdzie troszkę dłuższy, chociaż z 2,5 godziny jazdy, no to nie wiem. Dobra, czym ta się, hejo.